Na Politechnikę Opolską przyjechałem w roku 1997 na prośbę ówczesnych władz, żeby zasilić kadrę, która tutaj pracowała. Część kolegów z grupy informatycznej już pracowała, no ja dołączyłem jako elektronik. Zaproponowałem moim wychowankom z Wrocławia, to dwóm, panu obecnie profesorowi Szmajdzie i doktorowi Góreckiemu, czy by nie rozpoczęli studia doktoranckie w Opolu. Związani są z Opolszczyzną, z tych terenów stąd pochodzą i wydawało mi się, że problemy akomodacji będą łatwiejsze. Szczęście dopisywało nam, ja zostałem uhonorowany Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej z tak zwanym subsydium profesorskim i postanowiłem, że tym doktorantom moim ufunduję stałe stypendia z tych pieniążków, które ja otrzymałem. No to było bardzo takie dobre, ponieważ no, pozwalało im to myśleć o nauce, a nie o innych rzeczach i nie zaprzątało im myśli. Umówiliśmy się z profesorem. Profesor nas tu przyjął na Politechnikę, można powiedzieć, podrzucił i już żeśmy zostali. Jeżeli była potrzeba zorganizowania jakichś artykułów czy książek, to zawsze nas wspierał, ale również od strony takiej, powiedzmy, prywatnej czy funkcjonowania, czy porady, no, zawsze traktował nas jak rodzinę, można powiedzieć, i to było takie wyjątkowe. No, profesor cechuje się czymś takim, co zawsze mi się podobało. On potrafi bezinteresownie pomagać ludziom i to rzeczywiście mi zawsze imponowało. To, co pan profesor tutaj tchnął w nas, to taką ciekawość i taką złość naukową, którą mam nadzieję, że do dzisiaj w jakiś sposób reprezentujemy i współpracujemy. To, co mogliśmy liczyć jako młodzi naukowcy, młodzi gniewni, to właśnie na takie silne wsparcie merytoryczne profesora, jak i również takie czysto ludzkie. To, co właśnie też cechuje pana profesora, to niesamowita intuicja naukowa, czyli potrafi w różnych dziedzinach, ma bardzo szeroką wiedzę, natomiast też w tych dziedzinach, gdzie powiedzmy zaczynamy jakoś tam współpracować, on potrafi określić tak jakby potencjał naukowy w tej danej dziedzinie i w kontekście takim potencjalnych wykorzystań w przemyśle. Nie będę mówił o profesorze jako nauczycielu akademickim, dlatego że to jest mniej znana dla mnie sfera działalności, chociaż przyznaję, że wiem, jakie ma osiągnięcia. Słyszałem, że ponad 20 doktorów został pod jego opieką naukową wypromowanych. Ja się koncentruję głównie na działalności naukowej z racji tej, że to jest podstawa działalność Polskiej Akademii Nauk. I o ile wiem, profesor Mroczka został wybrany członkiem korespondentem w 2010 roku. Wcześniej
był już przewodniczącym Komitetu Metrologii PAN od 2007 przez dwie kadencje i ten okres, jeśli chodzi o pracę Komitetu, no, został wyraźnie zaznaczony w całej działalności Akademii, dlatego że Komitet wtedy, którym kierował profesor Mroczka, zajął pierwsze miejsce w rankingu wewnętrznym Akademii. W 2014 roku profesor został z tego tytułu wyróżniony nagrodą prezesa Polskiej Akademii Nauk za stworzenie szkoły metrologicznej, za działalność w komitecie, za wydawanie monografii komitetu poświęconej metrologii elektronicznej i fotonicznej. Zostałem członkiem Polskiej Akademii Nauk 6 lat temu. Było to dla środowiska, które ja reprezentuję, czyli metrologii, no olbrzymim wyróżnieniem, bo w historii Polskiej Akademii Nauk byłem pierwszym metrologiem. I myślę, wydaje się, że było to bardzo dobrze. Dla mnie no, był to olbrzymi zaszczyt. Uważam, że jest to jedno z największych moich osiągnięć naukowych, że zostałem przyjęty do grona 350 tych wybranych. Wprowadziłem czasopismo Metrology and Measurement System na listę filadelfijską. No, były to dość duża, żmudna i trudna praca. W tej chwili to czasopismo jest na liście filadelfijskiej, ma impar faktor powyżej 1 i punktacji ministerialnej 20 punktów, czyli plasuje się no, w takim średnim poziomie czasopism międzynarodowych. Drugą rzeczą, która mi też dużo czasu zajmuje, to jest Centralna Komisja Kwalifikacyjna. Szczęśliwie się udało, że w tym minionym roku zostałem wybrany na drugą kadencję czteroletnią w CK, uzyskując bardzo taki wysoki wynik. Ja reprezentuję dyscyplinę elektronika. No, muszę powiedzieć, że jest to trudna praca, ocenianie drugich i wczytywanie się w osiągnięcia naukowe, odnosząc to do poziomu, który reprezentuje świat, jest trudne. Niekiedy trzeba powiedzieć, że to jest wszystko jeszcze przedwczesne, a to są decyzje bardzo trudne. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem z racji współpracy z ośrodkami francuskimi, kiedy zostałem zaproszony w latach 90, początkiem lat 90. do Francji. Poznałem profesora Gauzbe, który był twórcą takiej konferencji w roku 1986 Particle Sizing, którą zorganizował na Uniwersytecie w Rouen. I związałem się z tą grupą. Ta grupa to byli Amerykanie, Japończycy, Francuzi i Niemcy. Zawsze miałem taką filozofię, żeby ze sobą zabrać najmłodszych ludzi i udawało mi się tam tych młodych wciągnąć w te zagadnienia i oni tam otwierali przewody i te 4 przewody COT/UTL, które zostały obronione we Francji. No pierwszy to w latach 92, to był pierwszy, jeden z pierwszych Polaków, który w tej systemie COT/UTL się obronił we Francji, a ostatni z moich doktorantów dostał najwyższą nagrodę Marii Curie-Skłodowskiej. Współpraca z młodymi ludźmi mi układa się wtedy bardzo dobrze, jeżeli wypracuje się takie wzajemne zaufanie. Sądzę, że studenci dużo by mogli o nim powiedzieć. Nie wiem, czy jest kosą, ale chyba tak. Nie wiem, tam w rankingach osobowości akademickich jest na pewno zauważony. No, jest dowcipny. No i bardzo trafnie zauważa rzeczy, które inni może mniej zauważają.